Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym ja oceniam Wasz kod. A wyobrażacie mnie w komentarzach, że jak ja śmiem w ogóle to robić? No, ale witam Cię bardzo serdecznie. No i dzisiaj bierzemy kolejny, kolejne repozytorium na warsztat. Oczywiście tutaj należy też wspomnieć o tym, że jeżeli chcesz, żeby Twoje repozytorium także zostało sprawdzone, to zapraszam do tej grupy na Discordzie, którą właśnie widzisz na ekranie. Jest to grupa, która startuje, oczywiście, już ktoś się pojawił, kto miał jakiś problem. Jeżeli chodzi o programowanie, to staramy się pomagać. Oczywiście, jeżeli masz coś do dyskusji, to także zapraszam. Link oczywiście znajduje się w opisie pod tym filmem. Tak więc dzisiaj na warsztat bierzemy repozytorium od użytkownika Opaliński Jakub. Chyba dobrze czytam, mam nadzieję, że tak. Jeżeli chodzi o backend czy też postmana, no to tak naprawdę nie będę tutaj tego sprawdzał, tylko oczywiście zajmiemy się frontendem. I jeżeli chodzi o frontend, to przechodzimy sobie do app.js i tutaj jest tylko jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Z reguły bardzo ważna, ponieważ raczej nie chcesz powtarzać samego siebie, no i tutaj, case, który powtarzam w większości tego typu odcinków, to znaczy to wszystko chcemy dosłownie przerzucić do tablicy, czyli nie chcemy tego wywoływać tak jak robisz to tutaj, wystarczy wyżej stworzyć tablicę. Jeżeli nie wykonujesz w tej tablicy żadnych operacji związanych z tym komponentem, jeżeli nie ma tam żadnych zależności, to możesz nawet tą tablicę wynieść do innego pliku, a na pewno poza ten komponent, żeby ta zmienna nie tworzyła się za każdym razem, kiedy ten komponent się będzie renderował. No i potem po prostu wykonujesz metodę na tablicach zwaną map, iterujesz wszystkie te elementy, no i zwracasz po prostu to w tej samej formie, natomiast w bardziej powiedzmy to przyjemny i zaawansowany sposób. Przejdźmy następnie do Pages, tutaj znalazłem taki fajny pliczek w tym folderze i on nazywa się Create Post Panel I od niego chciałbym zacząć Pomijając formatowanie i te wszystkie różne rzeczy, o których wspominałem odcinek wcześniej Natomiast na tym etapie jeszcze Ci powtórzę, to znaczy Wam wszystkim Zanim wyślecie repozytorium to proszę użyć jakiegoś splitiera i tak dalej, żeby to formatowanie chociaż wyglądało identycznie w każdym pliku Jeżeli chcecie jeszcze to rozszerzyć to zapraszam do używania eslinta Zacznijmy od pierwszej funkcji, czyli od handle input change. Skopiujmy to. Ja teraz otworzę kod i mam tutaj przykładowy plik e, jsa. Tak naprawdę tutaj nie mam o co się przyczepić. Wygląda to naprawdę dobrze, jest ok. Natomiast ja po prostu tą destrukturyzację użyłbym tutaj wyżej, ponieważ możesz zrobić coś takiego, że destrukturyzujesz od razu tutaj target, a następnie z niego name oraz value. Teraz usuniemy to i tutaj masz od razu wykonujesz name i value. Po prostu skracamy troszeczkę ten kod. Działa tak samo, natomiast zrobiliśmy to inaczej. Lećmy dalej. Chciałbym się zająć teraz tą funkcją create post. Ją też także skopiujmy, wklejmy do kodu i teraz to tyczy się całego projektu, czyli usuwamy console logi. No nie chcemy ich po prostu w projekcie. I tyle. Nie ma co tak jakby tego tłumaczyć. Następnie. Ogólnie jest taka zasada, to znaczy ona nie jest przyjęta jakoś tak oficjalnie i tak dalej. Natomiast jeżeli tworzysz sobie zmienną, no to fajnie, jakby ona była wykorzystywana w kilku miejscach, a nie tylko w jednym miejscu. Natomiast, jeżeli jest wykorzystywana w jednym miejscu, to nic nie stoi na przeszkodzie, że teraz kopiuję to, co tutaj zrobiłeś i wklejam tutaj. I to też tak naprawdę nie zmienia totalnie nic, skraca Ci kod, jest on po prostu czytelniejszy. Zauważyłem w całym projekcie, ale to totalnie w całym, że nie masz pojęcia, to znaczy może wiesz, ale może tutaj w tym projekcie już nie pamiętałeś, jak deklaruje się zmienne za pomocą słów kluczowych let oraz const, to znaczy Deklarujesz to w porządku, natomiast w złych miejscach, ponieważ LED oznacza to, że ta zmienna nie będzie stałą, czyli ona potem będzie zmieniać swoją wartość. Czy ona w tym miejscu zmienia wartość potem? No nie zmienia, więc to powinno być const. I teraz w całym totalnie projekcie, ale tak naprawdę w całym projekcie, totalnie w złych miejscach tego używasz. Więc w tej kwestii chciałbym, żebyś się po prostu podszkolił, bo to wydaje mi się będzie na pewno ważne. No i teraz mamy sobie tutaj i tutaj ja dodaję spację. I teraz ten if. Ten if tak naprawdę możemy zupełnie wyrzucić. Dlaczego? Ponieważ z tego co sprawdziłem w funkcjach, ta funkcja zwróci ci true albo false. Więc nie musisz tego w ten sposób porównywać. Jak sobie teraz na to popatrzysz, to kiedy wklej to tutaj, to created alert w zależności od response. Jeżeli response równa się true, to, masz być, to ma być true. Natomiast jeżeli równa się false, to ma być false. Więc wystarczy, że w tym miejscu wkleisz sobie response. Natomiast Error Alert jest zupełnie na odwrót. Jeżeli response będzie równać się na true, to zwracasz false, a jeżeli będzie się równać false, to zwracasz true. Więc w tym miejscu po prostu możesz zrobić wykrzyknik i response. Wykrzyknik oznacza negację, czyli każda ta zwrócona wartość, która tutaj będzie, zostanie zanegowana. No i w tym momencie, jeżeli tutaj będzie true, to tu będzie false, a jeżeli tu będzie false, to tu będzie true. Czyli spełniasz oba jakby te kryteria. I w tym momencie z całej tej funkcji zostało nam tylko i wyłącznie coś takiego. I jak też możesz zobaczyć, tutaj tworzenie zmiennej na pewno się opłaci, ponieważ wykorzystujesz ją w dwóch miejscach. Inaczej to też w ogóle z innych kwestii byłoby bez sensu. E, mógłbyś zrobić to tak. Natomiast no to już jakby w ogóle y, nie patrz na to, tylko, taka, tylko chciałem Ci pokazać, dlaczego tworzenie zmiennych akurat w tym przypadku jest jak najbardziej OK. Wróćmy jeszcze do Twojego repozytorium. I tutaj w tym miejscu, jakby w ogóle formatowanie i tak dalej, no to wiadomo, ale mam taki tutaj jakby, uw jakby uwagę do forma. Nie znam się kompletnie na Bootstrapie, nigdy go nie używałem, zawsze zakładałem, że on zamyka cię jakby w jednej przestrzeni i no te strony wyglądają po prostu identycznie. Ciężko zrobić jakieś specyficzne rzeczy, bardzo fajne, czy tam animacje, więc go nie używałem. Natomiast wydaje mi się, patrząc na inne frameworki do css że ten Form pod spodem to po prostu formularz. No i formularze wymagają różnych atrybutów. A tak samo w środku te elementy też jakby ich wymagają. Po pierwsze, na pewno do batona dodałbym type submit, ponieważ chcesz, żeby ta akcja wykonywała się przy submitcie twojego formularza. Druga kwestia to walidacja. Masz ją tylko z tego co widziałem na jakby tym polu, tym atrybucie, że to jest required, możesz tutaj wrzucić od razu daje taki case, możesz poczytać o React Hook Form, to jest taki, to jest taka paczka Reaktowa, która pozwala w bardzo szybki sposób podłączać jakby tworzyć formularze. Do tego możesz użyć na przykład japa do walidacji no i to pozwala tworzyć naprawdę w bardzo szybki sposób i bardzo szybko formularze. To na tym poradziłbym się po prostu zastanowić. Druga kwestia jest taka, że ja po prostu już z przyzwyczajenia i to nawet zawsze tak działa, że jak widzę formularz to wstawiam to do tablicy po prostu tworzysz tablicę na przykład inputs czy fields i wypisujesz w niej obiekty każdy obiekt ma type na przykład placeholder, name, value, funkcję na on -change, czy na przykład wartość is required. No i to przyjmuje true or false. Następnie tutaj wykonujesz funkcję MAP, zwracasz te elementy, a wszystko wypisujesz w jednym miejscu. I teraz zawsze wam to opowiadam z tego względu, że po prostu zwiększa wam to szybkość refaktoryzacji tego kodu, czy też naprawy. Jeżeli chcecie coś zmienić, to nie musicie potem w pliku, gdzieś tutaj lecieć, coś dodawać, tylko jesteście w jednym miejscu waszej zmiennej i tam zmieniacie propsy. Następnie możemy przejść do kolejnego pliku. Mamy tutaj post panel. No to formatowanie, tak jak mówiłem, i tutaj mamy funkcję check state. I teraz słowo kluczowe led do wywalenia. Tutaj powinny być consty, ponieważ nigdzie potem nie zmieniasz wartości tej zmiennej. W ogóle volts chyba nie wykorzystujesz. A sorki wykorzystujesz tutaj. Ok. No to tak naprawdę to nie jest potrzebne. Możesz to skopiować. I wkleić w to miejsce i to też będzie naprawdę działać bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ten warunek, no to ta funkcja z tego co kojarzę, też zwraca wartość True or false, więc wystarczy po prostu skopiować to, no i wkleić tam tutaj response. No i tyle. Co na pewno należy zrobić, to tutaj jeszcze z tego co kojarzę, wyrzucić console.logi logi, bo nie, jest to, bo nie jest to w ogóle potrzebne tutaj e, i tak dalej. Kolejna rzecz, to tutaj te przyciski. W ogóle cała ta struktura jakby o ta z tymi przyciskami wrzucasz to do tablicy tak jak wcześniej mówiłem, po prostu skrócić to wiele ten kod i będzie na pewno bardziej po prostu powiedzmy pro chociaż i tak wydaje mi się, że dużo o zaletach tego rozwiązania już mówiłem. Reszta plików wygląda naprawdę w tym folderze bardzo ok to znaczy jeżeli są jakieś błędy to te które omówiłem reszta w porządku przejdźmy teraz do main panel a następnie do home i tutaj chciałbym wziąć na warsztat jedną funkcję, bo inne błędy totalnie wszystko się powtarza. Natomiast to mogę pokazać, jak to wedytować, więc to zrobimy. Przechodzimy do kodu. Tutaj wklejamy. I teraz tak to samo co w poprzedniej funkcji. Tutaj destrukturyzujemy target, a następnie, a następnie tutaj value. Potem to value możemy usunąć. I teraz masz tutaj znowu słowo kluczowe LED, które w ogóle nie jest potrzebne. Bo tutaj mogłoby być const, ale mówię, że nie jest potrzebne z tego względu, że nie musisz tej zmiennej tworzyć, ponieważ wystarczy, że teraz zrobisz to tutaj. I teraz usuwamy to, usuwamy console.loga i mamy bardzo skrócony kod. I ta funkcja po prostu od razu widzimy, co ona ma robić. Następnie mam taką lekką notatkę, że na przykład te elementy, od razu mówię, wypadałoby zrobić tablicę i po prostu to iterować, i wyglądałoby cudnie. Jedną kwestię chcę poruszyć, ona się dzieje w kilku plikach z tego co kojarzę, natomiast weźmiemy na warsztat, on jest w API Services, potem Admin Requests i to jest jeden plik. Chodzi mi o tutaj ten link. Jak podajesz URL, to widzę, że używasz aktualnej ścieżki do developmentu. Użyj tutaj zmiennych środowiskowych, czyli zmiennych w pliku.env, jeśli jeszcze nie wiesz. Dlaczego? Bo potem na różnych środowiskach, na przykład na hostingu, gdzie hostujesz ten Twój projekt, dodajesz odpowiednie zmienne i aplikacja też tam działa. W tym momencie zadziała Ci tylko lokalnie u Ciebie na komputerze, czyli pod tym linkiem. W tym pliku dodanie tego warunku, to znaczy nawet to nie jest warunek, po prostu podmieniasz stringa i zamiast tutaj tej wartości początkowej piszesz proces. Env. i nazwa Twojej zmiennej środowiskowej. A w tą zmienną środowiskową po prostu podmieniasz ten link. W tym pliku jest jeszcze jedna rzecz, która występuje kilka razy, i to, co robisz od linijki 32 tutaj do tej, można zrobić lepiej. I to tak naprawdę można zrobić lepiej, wystarczy użyć funkcji reduce. Jak to zadziała? Po prostu usuwasz tą linijkę, tutaj deklarujesz zmienną, załóżmy, nie wiem, const, data równa się. No, i piszesz response data, a następnie tutaj reduce. Nie wiem, czy muszę tłumaczyć, jak działa funkcja reduce, ale to na szybkości wytłumaczymy. Ona przyjmuje dwa parametry, tak bazowo. I pierwszym elementem to jest callback, a drugim elementem to jest wartość początkowa. W tym momencie w wartości początkowej napisałbyś pustą tablicę, a w callbacku zwracasz sobie jeszcze dwa elementy. I te dwa elementy to jest. Wszystko, co zebrałeś do tej pory, to jest pierwszy parametr, czyli nazwijmy go total, a drugi parametr to jest aktualny element, na którym się znajdujesz. No i wtedy na przykład możesz dwie tablice za pomocą funkcji concat dodawać do siebie i w efekcie końcowym w tej jednej zmiennej będziesz miał rezultat dokładnie taki, jaki masz w tej zmiennej po przejściu tej funkcji, czyli funkcji forEach. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz. Nawet jeśli robiłbyś to w ten sposób... To tutaj nie powinieneś używać słowa kluczowego LED, tylko CONST, ponieważ tak, wpisuje się to w to, że ta zmienna będzie zmieniana. Ale to jest tablica, a to już działa zupełnie inaczej. Ale o tym już nie będę mówić, ponieważ wydaje mi się, że sam mogę się w tym pogubić, a na studiach byłem już dawno temu i nie ma sensu, żebym się tutaj błaźnił. Ale jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to wystarczy poszukać na temat wskaźników i przechowywania pamięci w programie. W każdym projekcie przyczepiam się o strukturę, i tutaj też w sumie mogłem się przyczepić, ponieważ masz folder Pages i w nim jest totalnie wszystko. Nie masz podziału na komponenty itd. Projekt jest naprawdę duży, natomiast jeżeli chodzi o frontend i jeżeli chodzi o komponenty, to w większości plików popełniasz te same błędy. Totalnie naprawdę to samo. W ogóle ten projekt we wszystkich tych komponentach wygląda, że niemalże identycznie czyli jakiś tam prosty HTML i potem wyjmowanie danych za pomocą Axiosa. Czy też właśnie robienie całego mechanizmu dodawania, usuwania i edycji. Przechodząc teraz na przykład do pierwszego pliku z brzegu, czyli do Access Panel, widzimy te same błędy. I chciałbym to teraz troszeczkę podsumować i tak naprawdę zakończyć ten odcinek. Projekt jak najbardziej OK, podoba mi się wiele rzeczy, natomiast poczkół trochę różnice pomiędzy LED oraz const, czyli pomiędzy tworzeniem zmiennych. Do tego w wielu miejscach niepotrzebnie tworzysz zmienne. Wystarczy przekazać wynik do parametru danej funkcji i tyle. Stosowałbym tutaj zasadę, że jeżeli coś wykorzystujesz w dwóch miejscach, to wtedy jest zmienna. Jeżeli nie, to po prostu nie jest ci ona potrzebna. Kolejna rzecz to przejrzyj kod i wyrzuć konsol logi. Nikt tak naprawdę nie chce, żeby informacje o aplikacji pojawiały się w konsoli. No nawet chyba Facebook to blokuje, że nie daje Ci możliwości wejścia do konsoli. Często powtarzasz ten sam kod. A wystarczyłoby dane wrzucić do tablicy i iterować po tych elementach. To jest naprawdę bardzo jakby takie widoczne w code review. Jeżeli wchodzisz do kodu i widzisz coś takiego, no to od razu to zgłaszasz, że należy to uprościć. No i taka ostatnia rzecz, taka uwaga ode mnie. Przepasz gotowe funkcje dostępne w javascriptie na przykład do operacji na tablicach czy na tekstach. Bo to co robisz w wielu miejscach, możesz implementować pewną funkcją o wiele szybciej, niż robisz to do tej pory. No i co? No i tyle. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem, że coś wytłumaczyłem. Jeżeli tak, jeżeli się podobało, to zapraszam do łapkowania, do subskrypcji. No i oczywiście wbijajcie na mojego Discorda, gdzie możecie przesyłać swoje repozytorium, a ja je sprawdzę. Natomiast do Ciebie, Jakub, bo zakładam, że tak masz na imię, skoro masz taki nick. Jeżeli oglądasz do tego momentu, to jeżeli poprawisz te wszystkie zmiany, to ja oczywiście zapraszam do kontaktu, napisz na Discordzie, a ja sprawdzę to jeszcze raz, natomiast wtedy wgłębię się w to po prostu jeszcze bardziej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć.